Źle się dzieje w państwie duńskim. Trzeba mieszkać w jaskini, żeby nie widzieć w prasie wszelkich nagłówków o chaosie w warszawskim węźle kolejowym. Niestety w tym odcinku nie powiemy sobie o konkretnych przyczynach, przez które ten chaos powstał, bo te są znane jedynie zarządcy infrastruktury, który za ten chaos odpowiada. My widzimy jedynie poszlaki. I te poszlaki oraz chronologiczny przebieg zdarzeń od marcowej zmiany rozkładu jazdy omówimy sobie w tym odcinku. Marca bieżącego roku, czyli prawie dwa miesiące temu, no trochę się zeszło z tym odcinkiem, nieważne. 12 marca wprowadzono wiosenną korektę rocznego rozkładu jazdy pociągów. Ta korekta miała trwać do 10 czerwca, czyli rozkład wprowadzony 12 marca miał potrwać do 10 czerwca bez zmian. W warszawskim węźle kolejowym pojawiło się kilka zmian, na przykład dorzucono kilkadziesiąt nowych pociągów przejeżdżających przez Warszawę Zachodnią. W tym między innymi szybka kolej miejska w Warszawie uruchomiła nową relację do Piaseczna. To są linie S4 i skrócona relacja S40. Rozkład jazdy wprowadzono w niedzielę, tak jak zawsze. No i nawet ten niedzielny, spokojny ruch pociągów wskazywał na pewne objawy nadchodzącej katastrofy. I się zesrał. O 7.45 w poniedziałek, 13 marca, pociąg szybkiej kolei miejskiej jadący z Piaseczna do Warszawy Głównej został skierowany na niewłaściwy tor na stacji Warszawa Zachodnia. W żargonie kolejowym, w przepisach kolejowych nazywa się to incydentem C43, to jest szybka pomoc naukowa. Jest to wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej, niebezpiecznej drodze przebiegu albo niewłaściwa obsługa lub brak obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wiecie, niby nic się nie stało, jakby nie było żadnego większego zagrożenia dla ruchu kolejowego, tylko problem jest taki, że ten pociąg trzeba było komisyjnie wycofać i potem skierować na właściwy tor. To zajęło 15 minut. No i jak wiemy z poprzedniego odcinka, to 15 minut niekoniecznie musi się równać 15 minutom dla kolejnych pociągów. Do późnych godzin popołudniowych pociągi na Warszawie Zachodniej łapały po 45 minut opóźnienia. Co zabawne w całej tej sytuacji, bo ogólnie ustalmy, sytuacja w ogóle nie jest zabawna. I pod kątem ruchowym, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, i pod kątem... No nie jest zabawna dla osób, które tkwiły 45 minut bez potrzeby w pociągach opóźnionych, nie? Ale co zabawne w tej sytuacji, na te utrudnienia załapali się oficjele otwierający linię szybkiej kolei miejskiej z Piaseczna do Warszawy, czyli prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz. Nawet Trzaskowskiego jedna z uczennic poprosiła o wystawienie usprawiedliwienia za to opóźnienie i nagrali jakiś tam filmik nawet. Jesteśmy z panem prezydentem i chciałabym panią przeprosić za spóźnienie. Razem przepraszamy za spóźnienie, no niestety nie jest to wina miasta, tylko PKP, ale cóż, bardzo przepraszamy, proszę usprawiedliwić. Tak. Potwierdzam, że jesteśmy w pociągu o godzinie 10.20. Tak, bardzo panią pozdrawiam, przesyłałem buziaczki i jeszcze raz przepraszam. Wiecie, miało być, że kolej taka wspaniała i teraz Piaseczna jest bliżej Warszawy, wyszło jak zawsze. 45 minut opóźnienia. No, oficjele nie dojechali do końca kursu na Warszawę Główną. Wysiedli na Warszawie Żwirki, Wigury, bo nie chciało im się siedzieć w opóźnionym pociągu. Ja im się nie dziwię. We wtorkowy poranek, 14 marca, sytuacja za wiele się poprawiła. Koleje mazowieckie odwołały część pociągów lotniskowych. Szybka kolej miejska na swoich różnych kanałach mediowych informowała o opóźnieniach i utrudnieniach w warszawskim węźle kolejowym. No nie było najlepiej. Wtem o 10.30 na Warszawie Zachodniej ponownie wyprawiono na niewłaściwy tor pociąg. Czyli coś, co nie powinno się wydarzyć w ogóle, ale to tak w ogóle wydarzyło się w ciągu dwóch dni, właściwie nawet nie dwóch dni, w ciągu 27 godzin dwukrotnie na jednej stacji. O godzinie 13 PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o powołaniu sztabu kryzysowego złożonego z przedstawicieli zarządcy oraz przedstawicieli przewoźników, którego zadaniem miałoby być załagodzenie tej sytuacji, może nie usunięcie, ale zniwelowanie, zminimalizowanie utrudnień w warszawskim węźle kolejowym. Jednocześnie w komunikacie prasowym delikatnie zwalając winę za te utrudnienia na trwający remont tutaj na Warszawie Zachodniej. Efektem prac tego sztabu było odwołanie się do 17 marca 24 połączeń szybkiej kolei miejskiej, kolei mazowieckich i skrócenie relacji kolejnych 7.
14% z Was określiło to odwoływanie pociągów przez ten sztab kryzysowy za największy blamasz od zmiany rozkładu jazdy. 15 marca nastąpiło kuriozum całej tej sytuacji, bo Pelka zwołała konferencję prasową, na której wystąpił wiceprezes Polskich Linii Kolejowych, pan Mirosław Skubiszyński, który jest także dyrektorem do spraw eksploatacji, więc można powiedzieć, że ten chaos, ogarnięcie tego chaosu to jest niejako jego zadanie. I powiedział on tak. Niech słowom pana wiceprezesa towarzyszy widok na Warszawę Główną z piękną panoramą Warszawy w tle. Może to będzie dla was pewne uspokojenie, ponieważ jego słowa mogą niektórym podnieść ciśnienie. Na etapie przygotowania rozkładu jazdy spotkaliśmy się z bardzo dużymi oczekiwaniami przewoźników samorządowych. Nasze doświadczenie zawodowe kazało nam zwrócić uwagę przewoźnikom, że liczba zaplanowanych pociągów jest zbyt duża. Niekompetencja przewoźników spowodowała to, że nasze sugestie zostały pominięte. Zbyt duża liczba zaplanowanych pociągów spowodowała utrudnienia. Czyli w skrócie, PKP Polskie Linie Kolejowe uważa, że to przewoźnicy są winni całej tej sytuacji, bo zgłosili za dużo pociągów do rozkładu jazdy. Po prostu chcieli za dużo, a PLK, jak ten chłopiec z dobicia, musiała wszystkie te wnioski zaakceptować. Kumacie w ogóle kuriozum tej sytuacji, wychodzi na konferencję prasową, poważny człowiek, w garniturze, no co by nie mówić, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych, za coś to stanowisko dostał i mówi, że oni musieli. Chryste, to PLK układa rozkład jazdy, czy przewoźnicy? W związku z tym, że PKP Polskie Linie Kolejowe są spółką akcyjną, jeszcze są spółką akcyjną, bo jeżeli ekipa rządząca się utrzyma po wyborach, to różnie z tym może być, no ale póki co są spółką akcyjną, to relacja pomiędzy zarządcą PLK-ą a przewoźnikami jest taka typowo kliencka. Przewoźnik płaci PLC za dostęp do toru, do infrastruktury, do wszystkiego. Czyli, żeby kursować, musi za to im zapłacić. A oni dostają za to pieniądze i muszą pewien poziom usług uświadczyć. No, więc teraz możemy tą sytuację, w związku z tym, że to jest spółka akcyjna, możemy tą sytuację bardzo mocno spłycić. Wyobraźcie sobie, że macie samochód i wam coś w zawieszeniu stuka. Idziecie do mechanika, nie wiem, osiedlowego swojego czy jakiegoś innego i mówicie mu, panie Heniu, coś mi stuka w zawieszeniu, pewnie to wahacz, weź pan to wymień. No i przychodzicie jutro po samochód, bo osiedlowy mechanik nie zrobi wam na zaraz, tylko na jutro. No i przychodzicie i podpalacie, jedziecie i nadal wam stuka, tylko jeszcze gorzej. Wracacie do pana Henia i mówicie, panie Heniu, co jest? No pan Heniu mówi, no wymień wahacz, no to wymieniłem wahacz, nie sprawdzałem nic więcej. Rozumiecie, przychodzicie z myślą, chcę, żeby zawieszenie było naprawione. Powiedzieliście o konkretnym problemie, konkretnym waszym zapotrzebowaniu, może mylnym, ale takie było wasze zapotrzebowanie, a pan Henio, mechanik, zrobił wam konkretnie to zapotrzebowanie. Zadaniem jednostki układającej rozkład jazdy było poinformowanie przewoźnika, że o tej godzinie, o której zawnioskował, no nie da się pojechać, bo jest za gęsto, że trzeba chwilę później lub chwilę wcześniej. Nikt by nie miał pretensji. Tak samo jak zadaniem mechanika było powiedzenie, że to nie jest kwestia wahacza, tylko to jest kwestia jakiegoś stworzenia albo innej tulejki. To zwalanie winy za utrudnienia na przewoźników 28% z was, czyli mniej więcej 1/3, co trzecia osoba określiła za największą wtopę o zmianę rozkładu jazdy. Tak się składa, że ja w tym czasie, gdy utrudnienia w warszawskim węźle kolejowym miały swój punkt kulminacyjny, byłem na konferencji branżowej, na której było także wielu przedstawicieli wszelkiej maści przewoźników, ale też zarządcy infrastruktury. No i tam w kuluarach się mówiło, Boże, ja uwielbiam to sformułowanie, że w kuluarach się mówiło. No ale dobra, rzeczywiście, no w kuluarach się mówiło, że tak zwany dół, czyli pracownicy, którzy fizycznie wykonywali ten rozkład jazdy, którzy go tworzyli, sygnalizowali do góry, czyli do swoich przełożonych, że tak się nie da, że ten rozkład jazdy jest niewykonalny. Ale to góra naciskała na to, żeby ten rozkład jazdy realizować, bo maksymalizacja zysków. Bo każdy pociąg, który przejedzie po torach, to dodatkowe pieniądze do kasy. Jak było? Nie wiem. To są tylko plotki. Tak jak ja wam mówię, my widzimy jedynie poszlaki. Czy taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce? Nie wiem. No. Przekazuję wam to, bo może wam to nakreśli jakiś pełniejszy obraz, czy coś w tym stylu. 17 marca, w piątek, o godzinie 6:55, po raz trzeci, i to
po raz trzeci na Warszawie Zachodniej. Na nie właściwie to został skierowany kolejny pociąg. Tym razem był to pociąg lotniskowy Kolei Mazowieckich z Warszawy Lotnisko Chopina do Modlina. No i ten pociąg zamiast być skierowanym na Średnicę, został skierowany w kierunku peronu 9 Warszawy Zachodniej. Tam utrudnienia nie były duże, 15 minut. Nie przełożyło się to też ze względu na wczesną porę na opóźnienia innych pociągów, ale mimo wszystko. Trzeci raz w ciągu tygodnia, i to w dodatku na jednej stacji, pociąg został skierowany na niewłaściwy tor. Okej, może nic się nie wydarzyło, przebiegi były bezpiecznie ułożone i inne tam takie rzeczy, ale no nie przeraża was to? Nieprzypadkowo jesteśmy na Warszawie Gdańskim, nieprzypadkowo za mną stoi pociąg PKP Intercity, bo 21 marca, we wtorek, w 10 dniu obowiązywania nowego rozkładu jazdy, na niewłaściwy tor skierowano pociąg PKP Intercity Oleńka i to się wydarzyło kawałek stąd, w końcu Warszawy Gdańskiej. Pociąg skierowano na dużą linię obwodową, czyli przez stację Warszawa Jelonki i Warszawa Odolany w kierunku Gołąbek, a nie na małą linię obwodową, czyli przez Powązki koło Młynów w Ole na peron 9 Warszawy Zachodniej. Maszynista się zorientował na rozjeździe, pociąg zatrzymał, komisyjnie pociąg cofnięto i ruszył w dalszą drogę. Ale wydarzyło się to czwarty raz. Po tym czwartym incydencie w końcu sprawę skomentował Urząd Transportu Kolejowego. W opublikowanej notatce stwierdzili, że okej, widzą sytuację, no ale nie jest ona jakimś wielkim zagrożeniem dla ruchu kolejowego. Wiecie, z zagrożeniem bezpieczeństwa jest tak, że go nie ma, dopóki go nie ma. A jak już jest, to jest. A wypuszczanie pociągów na niewłaściwe, nierozkładowe przebiegi, na niewłaściwe tory, to jest pierwszy krok do tego nie ma. 11 kwietnia nastąpiło piąte i jak dotychczas ostatnie skierowanie pociągu na niewłaściwy tor. Tym razem było to na Warszawie Wschodniej. I tam pociąg szybkiej kolei miejskiej został skierowany nie w kierunku Otwocka, jak powinien, tylko w kierunku stacji Warszawa Rembertów. 49% z was, 1% brakuje do połowy, do co drugiej osoby, uważa te 5 skierowań pociągów na niewłaściwe tory za największy blamasz polskich linii kolejowych od zmiany rozkładu jazdy. No to z czego się bierze ten chaos na torach, te nieprawidłowe wyprawiania i ogólnie pełna desorganizacja? Poszlaki wskazują na to, że prawdopodobnie możliwe, niewykluczone, że przez braki w obsadzie. Z zaufanego źródła dowiedziałem się, że docelowo na Warszawie Zachodniej będą dwa stanowiska obsługi. Jedno, które będzie ogarniało wjazdy od wschodu, z centrum, a drugie wjazdy od zachodu, z kierunków ogólnie z kraju powiedzmy, i przejazdy z linii obwodowej na linię Piaseczyńską. A w tej chwili całość ruchu opędzlowuje jedno stanowisko. Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu 25 marca, i to już nie jest poszlaka, to jest twarde pismo, wystosował także notę, właśnie wskazującą na ten problem, że powodem chaosu są braki w obsadzie. Dodatkowo, jak brakuje ludzi, no to pracownicy muszą robić nadgodziny, a jak robią nadgodziny, to są przemęczeni, a jak są przemęczeni na tak ważnym stanowisku, jakim jest dyżurny ruchu, no to do tragedii już tylko krok został. Wiecie, nikt wam się do błędów wprost nie przyzna w koordynacji pracowników. To są tylko poszlaki, plotki, ale w każdej plotce jest pewne ziarno prawdy. A jeśli chaosu na torach byłoby mało, to chaos na peronach też nie jest zły. I w tym celu przenosimy się na Warszawę Gdańską, bo tutaj problemy są dwa. I w sumie każdy z nich zasługuje na osobny odcinek, który pewnie nigdy nie powstanie. Nieważne, nieważne. Więc pierwszy z nich. Pierwszym z nich są dojścia albo wyjścia z peronów. Główną metodą dojścia są schody ruchome. Fajne takie, o. No są ruchome, fakt. Wygodnie, super. Tylko nie, budując, remontując Warszawę Gdańską, nie przewidział, że one mają niską przepustowość. I w momencie, gdy puścimy większość pociągów, no może nie większość, dobra, puścimy dużą część pociągów na Warszawę Gdańską, to ona po prostu klęknie. Między innymi przez te schody. W ramach przebudowy zachodniej, która miała przygotować stację na ten zwiększony ruch, dobudowano także monstrualne kładki. Jedna jest tutaj, a druga jest tam widoczna. O. Tylko że nikt nie przewidział, także ja, że nikt nie będzie chciał z tych kładek korzystać, bo one w sumie prowadzą donikąd. Bo ludzie wysiadając na Gdańskiej chcą gdzieś dalej dojechać. No to mogą dojechać najprędzej, no to metrem, no to najkrótszą drogą do metra jest pójść przez przejście podziemne, tymi schodami ruchomymi, które były przed chwilą, no i cyk, 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 przejściem podziemnym, a nie kładką.
która prowadzi na górę ulicy do przystanku autobusowego. Więc może droga PLK warto rozważyć taką sytuację i takie rozwiązanie, żeby wprowadzić wzorem no w sumie metra Świętokrzyska, nie? Ruch jednokierunkowy. Na przykład do metra kładką, a z metra schodami ruchomymi albo na odwrót. W ten sposób schody ruchome będą nie tylko jedne w każdym kierunku, tylko będzie ich cała para. Poprawi to przepustowość znacząco, bo w tej chwili, ja wiem, że będzie bardziej niewygodnie, ale w tej chwili wystarczy jeden gość, jeden żartowniś, który sobie krzyknie coś sobie krzyknie, nie będę mówił co, no i wybuchnie panika. I ludzie zaczną się tratować. No to wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest troszeczkę zrobić drogę mniej wygodną, aniżeli szachować bezpieczeństwem. A jak już dotarliśmy na peron i oczekujemy na pociąg, to nie do końca możemy mieć pewność, że oczekujemy na właściwy pociąg. Winny temu jest CSDIP. CSDIP? Przecież tak mocno go chwaliłem. No i nadal będę go chwalił, bo wiecie, bo ja pracuję przy tym systemie i wiem, jak wiele on ma zalet i jak wiele problemów, które były do tej pory, on rozwiązał jednym ruchem. Tylko że to, co ja zawsze powtarzam na szkoleniach albo przy uruchomieniach, że nawet najbardziej autonomiczny system, najbardziej doskonały system informacji pasażerskiej jest tak dobry, jak dobry jest jego operator. Z mojego doświadczenia wynika, a już trochę instalacji CSDIP-owych w życiu uruchomiłem, że CSDIP działa najgorzej tuż przed odbiorem i tuż po odbiorze, czyli w momencie, gdy operatorzy jeszcze nie są do końca przeszkoleni, albo już są przeszkoleni, ale nie do końca są jeszcze obyci z tym systemem, nie wiedzą, jak tutaj robić, żeby coś tam zadziałało, nie? I tutaj działanie tego systemu jest bardzo podobne. I do końca, wiecie, nie wiem, z czego to wynika. No, system tutaj na Gdańskiej, okej, nie jest jakimś... No to jest dosyć nowy system, dosyć świeży. Zresztą omawialiśmy go sobie w odcinku o Warszawie Gdańskiej. Tylko że, wiecie, kontakt na nastawni Warszawy Gdańskiej z CSDIP-em operatorzy mają już 5 lat. Bo z Warszawy Gdańskiej jest obsługiwana cała linia obwodowa. Czyli Powązki, czyli Koło, czyli Młynów, czyli Wola. Więc operator siedzący na Warszawie Gdańskiej, on wie, jak obsługiwać CSDIP-a. A tutaj? Poszlaki więc wskazują na to, że nie jest to problem z brakiem doświadczenia lub brakiem znajomości systemu. Może więc chodzi o te braki w obsadzie? W branży mówiło się jakiś czas temu, że roczny okres pomiędzy montażem systemu na Warszawie Targówek a jego uruchomieniem wynikał właśnie z braku operatorów, którzy mogliby ten system obsługiwać. Dodatkowo jeszcze to pismo Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu. Może jest w tym jakieś ziarno prawdy? Z drugiej strony, czy jest sens się na tym rozwodzić? Jedynie 3% z Was uznało problem z informacją pasażerską, bo dezinformacją pasażerską, jak to woli, na Warszawie Gdańskiej za największy problem od zmiany rozkładu jazdy. W mojej ocenie cała ta sytuacja jest po prostu skandaliczna i wiadro pomyj, które się w mediach wylało na PKP Polskie Niekolejowe, jest no w pełni zasłużone. Gdyby jeszcze oni wyszli na tej konferencji prasowej i powiedzieli: bijemy się w pierś, to jest nasza wina, rzeczywiście pieprzyliśmy rozkład jazdy, coś, co nie powinno się zdarzyć, niestety wykonaliśmy go źle, bardzo Was przepraszamy, teraz dokładamy wszystkich możliwych starań, żeby to naprawić, zrobimy to do tej daty, możecie nas Państwo z tej daty rozliczać, możecie nas za to krytykować, rzeczywiście popełniliśmy błąd. No, okej, okay, no jeszcze jakby ten wydźwięk był taki trochę PR-owo łagodniejszy, lepszy, ale takie zachowanie? No nic, dobra. Dziękuję Wam za obejrzenie do końca. No i widzimy się w kolejnym odcinku niebawem, nie powiem Wam kiedy, bo wychodzą teraz co miesiąc i co tydzień, nie? Bywa. Także niebawem się widzimy. Siema. Jezus, czy ja wziąłem urlop w pracy, żeby o godzinie 10:20 na Warszawie Zachodniej w środę nagrywać film, żeby mieć czas? Możliwe. Nie wykluczam tego. Chyba trzeba zmienić to, wiecie, ten nagłówek na moim kanale, że odcinki co środę, chyba że mi się nie będzie chciało. Będzie tylko gorzej niedługo. Będzie tylko gorzej.